Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj budujemy linię kroplującą do szklarni. No i w tym celu zakupiłem taki zestaw. Linia kroplująca zestaw, kupiony w markecie, nie na Allegro. Chociaż tam też są, ale akurat ten trafił mi się tańszy, więc wolałem kupić w sklepie gotowy. Dobrze, cóż my w takim zestawie mamy? Sprawdzamy. Więc mamy tutaj... Przede wszystkim 50 metrów węża. Tak, 50 metrów węża. Ten wąż ma dziurki, którymi woda ma kapać. Jest twardy, sztywny, także raczej się go wyginać nie da. I do tego właśnie potrzebujemy takich rzeczy, które były w worku. To są różne akcesoria. I co my tu mamy? Tu mamy reduktor, tak, którym będziemy podłączali wodę albo z pompy, albo z sieci bezpośrednio. To jest jeden taki w zestawie. Trójnik. Mamy takie cztery trójniki. Tak, i nimi tu będziemy rozgałęziać naszą całą instalację. Mamy kolanka. Są cztery w zestawie. I tutaj będzie też do konstruowania. Korki. Cztery korki, którymi naszą linię zaślepimy tam, gdzie będzie to potrzebne, żeby utrzymać ciśnienie. Dalej, spinki. Taki spinek jest 40 w tym zestawie i one służą do połączenia węża z no, tymi właśnie kolankami czy innymi trójniczkami. No po prostu, żeby to było szczelne i nie uciekała nam woda. No i szpilki, którymi będziemy przyciskać naszego węża do ziemi, żeby nam to nie odstawało i trzymało się porządnie. No i tego jest cały worek. Oczywiście możemy dokupić sobie te elementy, jakby nam były potrzebne, jakby nam brakowało, ale ja muszę zrobić tak, żeby to wystarczyło. No oczywiście chodzi o podlewanie szklarni w tym przypadku. Dobrze, no to bierzemy się do pracy. Zapraszam. No. Linia już jest skończona, pokażę Państwu, jak to jest u mnie zrobione. Dobrze, kabelkiem płynie sobie, czy kabelkiem, no wężem ogrodowym płynie woda z sieci. Tędy. Tutaj podkop pod szklarnię zrobiony i sobie tam dalej się to prowadzi woda. O. No i tu mamy zrobione trójnik. Puszczone jest na dwie linie. Jedna linia idzie z wodą, tak, i tu idzie druga linia z wodą. No i sobie tam ładnie to prowadzi całe naokoło. I tu widać, jak woda kapie po kropelce, tak, i nawadnia nam ładnie uprawy. No i linia idzie tak. Całe tam dookoła tutaj całej szklarni i nam się tutaj kończy jeden wąż korkiem na koniec i drugi też ładnie o korkiem na koniec i szpileczki przytrzymują ładnie nam te węże nawadniające. O, i tu widać, jak kapie ładnie. O, już się ziemia nabiera wilgoci. Roślinki będą pięknie wdzięczne za to. Tu tylko taka uwaga, że trzeba, tutaj mamy takie spinki, trzeba je bardzo mocno ścisnąć, lepiej kombinerkami, bo ciśnienie może nam rozsadzić to połączenie. O. Ja tutaj używałem takich szpilek do przytrzymania, jak widać, tej całej linii, ale to nie jest potrzebne na całej długości, tylko w miejscach newralgicznych. Także jak Państwo widzicie, linia kroplująca nie jest żadna wielka filozofia, jak się ma wszystkie części, co jest potrzebne. Czas instalacji to, ja wiem, godzinę może mi to zajęło. Także nic skomplikowanego, a naprawdę jest to wielkie ułatwienie w podlewaniu roślin. Będzie i taniej, i szybciej, i wygodniej. Także zachęcam do takich konstrukcji. Myślę, że warto. Na dzisiaj dziękuję
i do zobaczenia w kolejnym filmie.